Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Wiem, że już od dłuższego czasu nie słyszeliście tego przywitania i nie chcę się tłumaczyć, dlaczego była znowu ta przerwa. Powiem tylko, że mam nadzieję, że nie będzie już tak długiej jak ta dotychczasowa. Także nie przedłużając, dzisiaj porozmawiamy o pewnej magicznej książce dla młodszej młodzieży, wydaje mi się, czyli książce Odwrócone od Hayley Twins. Delfernie to 12-latka, która nie zna życia poza granicami klasztoru Blaibekanu. Nie wie, jak wygląda niebo, nie wie, jak wygląda morze, a nawet jak wygląda życie poza murami klasztoru. Miasto jest zamieszkane przez mistrzów, przez mężczyzn i chłopców, którzy tworzą muzykę grając na instrumentach, których otacza ten wymarzony dźwięk, radość życia i uczucie spełnienia. Natomiast klasztor zamieszkał ją dziewczyny, tak zwane odwrócone, i matka dziewięć, czyli ich nauczycielka, które zmieniają muzykę w migot, czyli złoto, które oczywiście wtedy jest wysyłane z powrotem do mistrzów, a jedyne co dziewczynom pozostaje, to cisza. Delfernia nie jest taka jak reszta dziewczyn w klasztorze. Nie potrafi przepuszczać muzyki przez swoje kości, czyli nie potrafi zmieniać dźwięków w złoto, czyli w migot, a przecież do tego ona właśnie służy. Potrafi ona jednak śpiewać, ale musicie wiedzieć, że dziewczyny ze śpiewającym gardłem pochłania morze. Raz na kilkanaście lat odbywa się Święto Dzwonków, czyli dzień, w którym z miasta przez kopułę schodzą do klasztoru mistrzowie i każdy z nich ma prawo zabrać jedną odwróconą dziewczynę, aby tworzyła dla niego migot i powiększała jego bogactwo. Jaka jest jednak szansa, że jedną z zabranych dziewczyn będzie akurat Delfernia, czyli dziewczyna, która nie potrafi tworzyć migotu, a poza tym ma tajemnicę, która może doprowadzić do jej śmierci. Dziewczyna dość szybko dowiaduje się, że tak naprawdę to miejsce, o którym marzyła najbardziej, jednocześnie jest najbardziej dla niej niebezpiecznym. Szczególnie w momencie, kiedy zostaje właściwie trochę wbrew swojej woli wciągnięta w spisek, który ma na celu obalenie władzy i zniszczenie zasad, którymi ten cały świat się rządzi. Książka Odwrócone to bardzo dobry debiut literacki, który jest, powiedziałabym, taki trochę magiczny, na wielu poziomach. Przede wszystkim na tym poziomie, który widzimy od razu, czyli w stylu, w jakim jest napisana. Jest liryczna, jest bajkowa, jest taka dźwięczna, marzycielska, z takim swoistym rytmem, w który jakby musimy się wczuć, żeby naprawdę dobrze odebrać tę książkę. Bo mamy tutaj metafory, mamy też sporo powtórzeń, ale też czasami niedopowiedzeń. To brzmi czasami trochę jak taka piosenka ulotna, taka niedokończona, trochę nieobliczalna. Akcja nie jest wartka, to znaczy nie mamy takiego momentu, kiedy nam się już tak kumulują te emocje, że po prostu w momencie to wybucha i już jest wszystko w porządku. I czasami może się wydawać, że gubi się rytm, dlatego że kiedy akcja się zagęszcza, później znowu jest spokojniej, po to, żeby kolejny raz doszły nam jeszcze inne informacje albo kolejny dzień, który zmieni totalnie to, co się działo do tej pory. Dla niektórych to może być minus, dlatego że nie ma tutaj skumulowanych emocji tak, że po prostu będą wam się, nie wiem, nogi trzęsły. Ale lubię książki, które czasami nie wytrącają tak bardzo z równowagi, które są bardziej stateczne, dlatego że dają troszeczkę więcej jakby miejsca na naszą interpretację i są o tyle spokojne, że potrafią nam zwrócić bardziej uwagę na ten przekaz, który autorka próbuje gdzieś tutaj podskórnie wprowadzić. Po prostu możemy trochę głębiej przemyśleć niektóre elementy, które się tu pojawiają. Bardzo spodobało mi się tutaj użycie tak silnych kontrastów do wykreowania świata. Czyli ta cisza, to nieszczęście, strach, brak jakby nadziei na lepsze jutro, którym wręcz przesiąknięty był klasztor, w którym dorastała Delfernia, a ta wizja życia, muzyki, kolorów i celebracji każdego dnia, czym jawiło się życie w Blaibekanie, czyli świat kobiet takich pozbawionych własnej wartości, pozbawionych marzeń, które istniały tylko i wyłącznie po to, żeby służyć mężczyznom, po to, żeby im sprzątać, gotować, rodzić dzieci i powiększać jakby ich majątek. Kobiety służyły tylko i wyłącznie do tego. I mężczyźni, którzy właściwie
byli tam, można powiedzieć, w tym mieście bogami. Te kontrasty widzimy też w bohaterach, którzy występują w tej książce. Czyli Delfernia, która całe życie dorastała, wierząc w to, że jest bezwartościowa, że jest nikim, jest zerem, jest zepsuta, jest po prostu nie zasługuje nawet na najmniejsze spojrzenie. Ona miała robić tylko jedną rzecz, miała tylko być w stanie tworzyć złoto, a nawet tego nie potrafi. Zamiast tego potrafi śpiewać, czyli robić coś, co właściwie jest karane śmiercią, jest największą zbrodnią, jaką można było popełnić w tym mieście. Z drugiej strony mamy też Linę, która jest totalnym przeciwieństwem Delfernii, czyli jest dziewczyną, która ma w sobie masę energii, która wychowała się w Blajbakanie i to ona decyduje o tym, kim chce być, czym się chce zajmować i dla poczucia własnej wartości i tego, co chce, jest w stanie poświęcić dosłownie wszystko. Oprócz tego mamy też chociażby bohatera, takiego jak Blaj, który jest niesamowicie samotny, który nie ma nikogo, nie ma żadnego wsparcia i właściwie jedynym jego towarzystwem są książki i są poeci, którzy pisali wiersze i właściwie jego związek z nimi jest na tyle silny, że w którymś momencie właściwie porozumiewa się tylko i wyłącznie ich słowami. Te postacie są idealnym uosobieniem tych wszystkich problemów, tych wszystkich kłamstw, intryg, tego, co jest właśnie w tej książce najważniejsze, a co jednocześnie chciała nam pokazać autorka, nie mówiąc tego wprost. Podsumowując, po pierwsze, książka Odwrócone ma nam do zaoferowania naprawdę bardzo fajną historię o dziewczynie, która ma tylko 12 lat, a przeżyła już naprawdę większe pranie mózgu niż nie jeden dorosły, który całe życie żyła w przeświadczeniu, że jest czymś złym i w końcu nadszedł czas, żeby zaczęła walczyć o siebie i aby w końcu odnalazła tą siłę i zmieniła swoje wady w swoje zalety, aby stanęła sama naprzeciwko całego praktycznie świata. W historii Delferni możemy też odnaleźć takie elementy, które są odniesieniami do XXI wieku, do społeczeństwa, do nas samych, czyli walka o własną wartość, walka o swoje zasady, odnajdywanie jakby swojej własnej drogi, czasami sprzeciwianie się zasadom, które naszym zdaniem są złe, kwestie feminizmu, kwestie terroru. Uwierzcie, że naprawdę takich odniesień i takich wątków, które możemy tutaj znaleźć, nad którymi możemy się zastanowić, jest tutaj naprawdę wiele i mam nadzieję, że naprawdę znajdziecie tutaj nie jeden temat do przemyśleń. Także moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że tęskniliście za mną. Dziękuję też wydawnictwu Juwi za mój egzemplarz książki. I mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I do zobaczenia już niedługo.